ride free. Pokój wam, piękni obywatele. Proszę, proszę, ale cię obcinała. Ale tylko dlatego, że zasłoniłeś mnie. Zakochała się w tobie od pierwszego wejrzenia. Można się przyzwyczaić. Tylko się nie rozczulaj. Licho nie śpi. Daj spokój. Tutaj? A to co? Plamy oleju na drodze. A gdzie olej? Tam petromózg. Bingo. Niech gra muzyka i gaz do dechy. Cóż za sielanka. Szkoda, że będę musiał ją skasować. Tak, zmasuj ją. Nie robiłbym tego, doktorku. Akurat ten widoczek nam się podoba. Przyszliście robić szum? Nie tym razem. Przetestuję na was mój nowy generator tsunami. Robi się niebezpiecznie mokro. Motomyszy z Marsa. Łowcy. Nie mogę tak skończyć. Muszę jeszcze wygrać kilka wyścigów i oczarować kilka dziewczyn. Najpierw uratujmy rybaków. Manewr numer 6. Nawet nieźle. A teraz pogonimy Carbuncle. Chyba nic z tego. Dał nogę. Kilka rybek jednak mamy. Niezła sztuka. Jaką stosujecie przynętę? To chyba jakiś ser. Nienawidzę sera. Nawet nie wiecie, co to znaczy łowić. Pamiętam, na Marsie zabierałem mojego kuzyna Rimfire na ryby do ukrytego kanałku. Tam dopiero brały. Rimfire jest teraz dorosłym chłopakiem. Wędkarstwo ma się we krwi. Mam nadzieję, że nie wpakował się w żadne kłopoty. Centrala, tu Rimfire, odbiór. Potwierdzam obecność plutarkian na planecie. Długo tu nie zabawią. You there, Rogue! Hold it! Halt! Ognista zemsta Marsa was nie ominie. Doskonale. Brać go. Śmierdzące hieny pustynne, idźcie się wykąpać. Wiedziałem, że czołg będzie odpowiednią przynętą. Trafiła się nam waleczna sztuka. A nie mówiłem? Marsjańska mysz jest godnym dla was łupem. Sam nie wiem. Podobno ci są najlepsi. Obawiam się, że chwilowo są nieosiągalni. Chwilowo nie, ale będą, jak tylko ich złapiemy. Nie wiem, co tu jest grane, ale trzymajcie się z dala, dwójka modo. Wujek. Jak sami słyszycie, płynie w nim krew czempionów. Polowanie na niego na pewno sprawi wam satysfakcję. Gwarantuję.
Dobrze. Zapłacimy wam. Wywieźcie go na pustynię i dajcie 10 minut forów. Tam rozpoczniemy polowanie. Będzie stanowił dobrą rozgrzewkę. Muszę was rozczarować. Tak łatwo się nie poddam. Muszę ostrzec wujka. Najmocniej przepraszam. Nie trzeba. Im większe wyzwanie, tym lepsza zabawa. Głowy rozpoczęte. Nikt nie umie lepiej dobrać przynęty. Przynęty, śmęty. Po co tak sobie utrudniasz? Ja skorzystałbym z granatów. Dziękuję, wolę łowić z Rimfire'em. Moja mama zawsze mówiła... Mayday, mayday. Tego nie mówiła. To Rimfire. Rimfire, domo to myszy. Tu wujek Modo, słyszymy cię. Lecę na ziemię plutarkiańskim statkiem. Przybyłem was ostrzec. Grozi wam niebezpieczeństwo. Rimfire, co się stało? Dostałem. Płonący Marsjanin na 12. Straciłem kontrolę. Pożar na pokładzie. Spadam! Leci prosto na nas. Kaski włóż, trzeba go złapać. Niech gra muzyka i gaz do dechy. Vince, zabierz stąd Charlie. Robi się. Zaraz, zaraz. Plutarkiańska stal. Potrzeba dwóch pocisków. Manewr numer 7. Który to był? Właśnie go wymyśliłem. Mama mnie przed tym ostrzegała. Liczę na ciebie. Znowu? Te monitory działają na statki kosmiczne jak magnes. Może namalujemy na nim tarczę? Poznajecie? Uważajcie! Wstrzymać ogień. Zwierzyna w zasięgu. Nie zakupiliśmy tu licencji. Musimy postępować legalnie. Spójrz. Moto myszy. Nareszcie je znaleźliśmy. Najbardziej prestiżowe trofeum wszechświata. Te łowy mogą się okazać najlepszymi w historii sportu. Musimy tylko uzyskać pozwolenie od lokalnego plutarkiańskiego rezydenta. Niejakiego Lorenza Limborgera. Spokojnie. Chyba się wycofują. Na pewno nie. To łowcy zbierają trofea. Nie poddadzą się. Coś knują i założę się, że jeszcze tu wrócą. Więc lepiej się przygotujmy. Jak mam się ubrać na tę balangę? Zawsze, kiedy popadam w depresję, to miejsce podnosi mnie na duchu. Sala triumfów. Ale kiedy patrzę na to, moja depresja pogłębia się. Ziemia. Ta okropna planeta kojarzy mi się jedynie z serią niepowodzeń. Koniec tego dobrego. Jak słowo daję. Chodź no tu. Wzywałeś wasza tłusta serowość? Istotnie. Przetestowałeś już generator tsunami? Tak, wasza ociekającość. I działa? Bez zarzutu, wasza kremowatość. Niestety, motomyszy znów uniknęły tragicznego losu. Spodziewałem się tego.
Zapewne uratowali jeszcze wędkarzy. Czy przeszedłeś już do fazy drugiej? Zniszczenia Złotego Wybrzeża? Najbogatszej dzielnicy Chicago? W sam raz nadaje się do zniszczenia i limburgeryzacji. Niestety urządzenie pochłania mnóstwo energii. W celu wywołania dostatecznie dużej fali, muszę się podłączyć do miejskiej sieci energetycznej. Zapewne te wstrętne myszy nie omieszkają mi przeszkodzić. Ta nieprzyjemna myśl również nie daje mi spokoju. Gdybym tylko mógł odwrócić ich uwagę. Dałbym fortunę, oczywiście niewielką, każdemu, kto... Co to ma znaczyć? Jak śmiecie tu wchodzić? Wiecie, kim jestem? Oczywiście. Grubą rybą. Jest w tym ziarno prawdy. Kim jesteście? Łowcami. Zapłacimy za przywilej polowania na pańskim terytorium. Polowanie na moim terytorium? A na cóż chcielibyście polować? Na te myszy. Największe wyzwanie. Dobrze zapłacimy. Doprawdy? Jestem przekonany, że znajdziemy wspólne rozwiązanie. Dobre. Co to jest? Nazywamy to hot dogiem. To pokarm bogów. Najlepsza potrawa na planecie. A doprawione piwkiem korzennym... Przepyszne. Są tam. Wyśmienicie, trzeba ich wykurzyć. Hot dogi z piwem dają mieszankę wybuchową. A propos wybuchów, impreza robi się wystrzałowa. Wiejemy, to zaraz wybuchnie. Spoko, jest tu Vinny. Mieliśmy farta. To granat dymny. Farta śmierdzi gorzej niż pachy limburgera. Takie poświęcenie na nic. To pułapka. Łowcy chcą nas wykurzyć. Racja. Rimfire, ty i Charlie zostajecie. Co chcecie zrobić? Wszystko, co w naszej mocy. Czas na pranie. Jadą. Przynajmniej raz wyszli drzwiami. Mniej więcej. Hej, szczury, koniec z wami. Gotowi? Gadaj, gdzie łowcy? Nie wiem, dopiero co stali za mną. Hej! Złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn... Gdzie oni są? Za tobą. Nikt nie będzie strzelał do braci. Dołóż mu. Stańcie do walki. Nie możemy ich pokonać, dopóki będą się ukrywać. Musimy więc pociągnąć ich za sobą. Mamy uciekać? Ucierpi na tym moja męska duma. Przynajmniej będziemy wiedzieć, gdzie siedzą. Na naszych ogonach! Where are they going?
Dokąd to nie jadą? To stary numer. Chcą wywabić łowców. Tym sposobem będziemy mogli przegrupować siły. Jadą za nami? Trudno powiedzieć. Są podstępni jak węże. A propos podstępu. Cóż to widzą me różowe oczy? Szybciej, ty masochistyczny wygłupie. Dołożymy im? To standardowa procedura. Łowcy mają Rimfire'a. Zabrali go do wieży i chcą użyć jako przynęty. A tobie nic się nie stało? Powiedzieli, że nie jestem godnym trofeum. Dla mnie jesteś. Nie ma czasu na żarty. Charlie ma rację. Trzeba uwolnić Rimfire'a. Mam plan. Tym chyba zmienia się kierunek fali. Pułapka na myszy w postaci myszy. Ciekawe. Myślicie, że zadziała? Zaufaj nam. Nasze pułapki zawsze działają. Zebraliśmy już wiele trofeów. Wkrótce się przekonamy. Pozostaje mi tylko zadzwonić. Hello. Uruchom z łaski swojej generator i zniszcz złote wybrzeże. Już się robi wasza czedarowość. Działa. Moja fala. Nie, to niemożliwe. Płynie w złym kierunku. Lubicie surfing? Nadchodzą. Zwracam tylko uwagę, że nie są sami, idioto. Chłopcy trochę zmokli. Rimfire zabierze ich na Marsa na proces ich własnym statkiem. A propos, gdzie on jest? Poszli z Modo na ryby. O tej porze? Modo powiedział, że zna świetne miejsce. Nazwał je Śmierdziorok. Jak za dawnych czasów. To prawda, wujku. Mój plan w ruinie, wieża zniszczona, a na dodatek umieram z głodu. Gdzie się podziały moje robaki? Zdaje się, że widzę jednego soczystego. Wujku, bierze! Jakaś gruba ryba.